Siemano elektryczne świry, jest sobota, jest rano, jest 9:30, ruszamy z Łukaszem na podróż na Zegrze. Sprawdzimy zasięg naszych MSX-ów, jeden na offroadowej oponie, drugi na zwykłej szosowej. No i dodatkowo sprawdzimy i opowiemy, jak po dłuższym czasie sprawdził się błotnik od luka. Jedziemy oczywiście w całościowych padach, dalej testy są. Dobra, ruszamy. Nie wieje, zobaczymy jak wyjedziemy tam na trasę, na most. Tam będzie najlepszy test wiatru zawsze. Tutaj macie trochę z tyłu, jak spisuje się, jak wygląda, jak się prezentuje błotnik od luka. Jesteśmy w spokojniejszym miejscu, nie wieje, samochody nie jeżdżą, to mogę wam poopowiadać, lekko zrecenzować ten błotnik po użytkowaniu, nie wiem, no to już dwumiesięcznym i zrobieniu chyba 1000 km albo i więcej. Zacznijmy od zalet. Jeżdżając w kałuże albo jadąc po mokrym asfalcie czy tam kostce, macie pewność, że tam do 30 nie sypie na was i na waszych współtowarzyszy, jeżeli jeździcie w grupie. Powyżej 30 na was nadal nie sypie, ale już wasi współtowarzysze dostają po prostu strugą wody bezpośrednio w siebie. No, ale my jesteśmy cały czas czyści. To jest super, to jest bardzo dobre. Jestem z tego błotnika bardzo zadowolony, no ale oczywiście nie jest bez wad. Moim zdaniem wadą jest tego, że jednakże nie da się go przykleić dobrze żadną taśmą ani klejem. Jak klejem to na stałe, jak taśma to odpadnie. Wiem, widzę właśnie, mamy przeprawę rzeczną. Wracając do błotnika, nie podoba mi się to, że muszę wkręcić w plastik obudowy 4 śruby i zniszczyć w tym momencie trochę koło. No ale dobra, omijając już ten fakt, dodatkowym minusem jest to, że do tego wkręcenia potrzebujesz i wiertła odpowiedniego, i gwintownika. No najlepiej by było na gwintowa, chociaż śruby, które są dodawane do błotnika, są niby samogwintujące się. No ja spróbowałem, faktycznie trzyma się, nie można nic temu zarzucić. Podsumowując, błotnik się sprawdza. Co do ceny, musicie napisać do Luka. Ja nie pamiętam, ile dokładnie za niego zapłaciłem. Trasa jest bardzo malownicza, momentami jest ulica, ale teraz znowu przyjechaliśmy na kanałek, są wędkarze, jest pogoda, jest bardzo, bardzo, bardzo już ładnie. Był chwilowy pit stop, trzeba było się rozebrać, z kurtki musiałem wypiąć podpinkę, kominy pościągałem,
Jedziemy takim tempem, trochę żółwił, więc niepotrzebne jest takie ciepłe ubranko, a jest naprawdę pogoda sztosiwo. Że to są jakieś zawody, bo chyba nie spotyka się aż tak często tylu wędkarzy w jednym miejscu. Chyba, że oni po prostu tutaj tak łowią, a ja o tym nie wiem. Co o tym myślisz, Łukasz? To jest łuk dla samobójców, czy żeby ptaki sobie srały? Nie no, to jest łuk dla dojeżdżamy do McDonaldu w Nieporętach. Próbujemy złapać wtyczkę. Przy okazji może też szamkę. A jak nie, to na Orlenie. I mamy krótki pit stop na Macu. Właśnie pozwolili nam się podładować, więc w środku są nasze koła. Ładują się, my już zjedliśmy, ale czekamy jeszcze chwilę, żeby trochę baterii złapać i lecimy dalej. Ja to prawie się chyba podładuję do 80%, może do 85% nawet. Dobra, zobaczymy. Do później. No i dojechaliśmy. Z małym pit stopem. Ja mam jakieś 85-80% baterii. Łukasz, ile ty masz? Zależy na której aplikacji patrzysz, ale myślę, że mniej więcej tyle samo. No myślę. 80,2 V. Jak, Łukasz, trasa? Świetna. Na plaży. Do powtórzenia w większym gronie. Tak, tak. Jedzie jeszcze jedna ekipa tutaj. Plan pomyślany, plan zrealizowany. I dotarliśmy na Zegrze. Uważaj na koło, żebyś nie zatopił. Ciekawe, jaka woda jest. No jest. Moim zdaniem do morsowania. Ale to tylko jest moje zdanie. Jak zawsze elektryczne świry muszą wjechać gdzieś w miejsce, gdzie normalnie nie można wjeżdżać pewnie. I tu ogólnie jest wszystko zakazane, zabronione. Ale my sobie jeszcze podjedziemy tam kawałek. Siemano, elektryczne świry, miejscówka zmieniona bardziej na uboczu. Chwilę ładujemy energię, żeby nogi nas nie bolały, bo wolno jak się jedzie, to trochę nogi bolą.
Dużo gorzej teraz jest, wieje mocno. Tak, trochę gorzej się drasz, bo już później ta pora. Czterdzieści procent baterii mam. Nad Zegrzem miałem wam poopowiadać coś więcej na ten temat. Trochę wam poopowiadałem w drodze. Tu są te śrubki. One dobrze się spisują. Tyle, że trzeba przewiercić. Tu ja mam taśmę taką. Ona jest po prostu cała brudna po dzisiaj. Jest obklejona, ponieważ dwukrotnie mi koło upadło na tył. I co? No i się tam lekko podłamało z tamtej strony, nie będzie tego widać, więc nawet wam nie pokazuję. Podkleiłem, jest wszystko elegancko. Sika la fo. Z dzisiejszego tripa prędkość maksymalna 54, prawie baterii zostało mi 39%, 52,5 km przejechane, 73,5 volta zostało mi. W Macu ładowałem się jakieś 15 minut 5-amperową ładowarką. Z Maca startowałem z pułapu jakieś 80-85%. Także uważam, że i tak jest super. Mam w tym momencie 39%, jeszcze zrobiłbym trochę kilometrów. Wszystkim elektrycznym świrom polecam tą trasę na Zegrze. Łatwa do wygooglowania, sprawdźcie sobie, jest bardzo przyjemna, asfaldzik jest. Miodzie, każdy wam to powie, chociaż raz tamtędy pojechał. No i co? Dużo łapek, subów i do następnego Elo.